Dzień dobry, Adam Urbański, Carrington Service i witam Was w kolejnym odcinku naszych warsztatowych przygód, gdzie dzisiaj pochylimy się trochę nad tematami blacharskimi u nas na warsztacie oraz opowiem Wam o tym, co się wydarzyło z tymi wszystkimi częściami, które przywiozłem z tego Eurotripu, który widzieliście w ostatnim odcinku. W tym tygodniu trochę zmieniamy harmonogram odcinków, dlatego że no, święto dzisiaj jest, dzisiaj nagrywam to dla Was w piątek. Ja też byłem na tym wyjeździe, więc w tym tygodniu dwa odcinki. Wtorkowy przesunęliśmy na środę, czwartkowy przesuwamy na sobotę i niedzielnego po prostu nie będzie, a w niedzielę z kolei wyjeżdża stąd ciężarówka GMC, więc się w ogóle wszystko pozamieniało. I zobaczymy sobie, jakie fajne tematy mamy na magazynie, co ciekawego tam jeszcze do tych naszych projektów się znajduje i zastanowimy się nad tym, w którym kierunku dany projekt się kieruje i na jakim etapie jesteśmy z kilkoma tematami. A jeżeli chodzi o tematy blacharskie, to zrobiliśmy taką roszadę projektów, no ale to nie uprzedzając o tym wszystkim w dzisiejszym krótkim odcinku. Zapraszam do oglądania, zapraszam do subskrypcji i jedziemy. Więc tak, w tym odcinku nie składam silnika Porsche, dlatego że po ostatnich tygodniach w sumie ciągłej pracy, gdzie w sumie, jak policzyłem, 17 dób, nie, 18 dób z rzędu pracowałem, łącznie z sobotami i z niedzielami, to stwierdziłem, że sobie zrobię wolne akurat od tego tematu w ten długi weekend, więc silnik teraz tylko odkryłem, żeby Wam pokazać. W tym tygodniu silnika Porsche nie składam, więc do tego tematu wrócimy w przyszłym tygodniu. Tutaj mamy ostatnie już felgi Willisowe, kombaty, rozłożone do piaskowania. Wszystkie koła, żeby potem trafiły swoje do swojego, są ponumerowane, zarówno obręcz zewnętrzna, jak i dysk wewnętrzny. Nie wiem, czy to dobrego określenia użyłem. W każdym razie wszystkie koła, poza tym jednym, na którym jest oryginalny Firestone, są już rozebrane, więc teraz będzie trzeba zutylizować te wszystkie opony dziwne. I większość jest zawieziona już do piaskowania, do prosody, a to jest ostatnia partia. I naprawiamy od razu wszystkie, tam kilkanaście felg w sumie, czy nawet chyba pod 20 będzie. Większość jest już przypisana do projektów. Jeden chyba zestaw mi zostanie taki luźny, więc go gdzieś tam po prostu sobie zmagazynujemy, ale naprawdę chcę po prostu zrobić tak, że całą serią naprawimy wszystkie felgi, poprostujemy, ponaprawiamy te otwory tutaj wewnętrzne, te na które się przykręca do felgę, do piasty, ponaprawiamy jakieś takie rzeczy, jak tam coś naspawane było, na przykład na tej był dodatkowy taki pierścień przyspawany, tu jeszcze są otwory, to także to też trzeba pozmieniać. Chcę po prostu mieć te wszystkie felgi w jednej, że tak powiem, partii zrobione. A oprócz tego robimy też 6 mostów napędowych, no bo do Forda GPW, tego Matching Numbers, którego nadwozie powstaje u Rafała, oraz do Forda GPW Scripta, tego z napisem Ford na tylnej burcie. O, to jest ten matching numbers, w którym się numery zgadzają nadwozia, silnika i ramy. Więc do niego są już przypisane felgi, są i mosty napędowe oraz do tego, w którym blacharka już jest zrobiona, czyli do tego ze skryptem Forda na tylnej burcie. No i do nowego projektu, no bo rozpoczynamy nowy projekt, który będzie projektem takim, że po prostu ja inwestuję w kolejnego Forda GPW, akurat tak się złożyło, że znowu będzie to Ford GPW, bo do tego miałem najwięcej części. I to będzie samochód, który będzie na sprzedaż, więc jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany Fordem GPW, no to będzie do kupienia taki samochód, który już w tej chwili zaczyna powstawać tak naprawdę. Więc to jest to. Więc mosty od razu robimy wszystkie 6. Tak samo felgi od razu robimy wszystkie razem, żeby to po prostu szło partiami. Tutaj zaś powstaje tylna burta do tamtego nadwozia, bo widać, że nie ma właśnie,
A jak powstaje, no to już Wam opowie Rafał. No, proszę Pana, to jak tam? Jest pozytywnie. Pozytywnie. Będziemy mieli, znaczy klient będzie miał nową burtę. Prawie nową. Nową burtę z lekką ilością oryginału. Czyli ilością tego wzmocnienia. No. I ilością rantów. Tak. Czyli z tej burty niestety niewiele zostało. Znaczy no jest duży kawałek, ale... No jest, znaczy no w sensie, że jest blacha. Ale gdyby naprawiać te wszystkie małe tutaj usterki, że tak powiem, to... Nie jest powiedziane, że się nie da. Tylko, że... Da się, tylko to by kosztować więcej niż to warte. Tydzień pracy. Tak. Można by też było kupić gotową burtę. Można. Ale gdyby ona była na miejscu w Sinej, to bym ją kupił, ale nie było jej nie na było, miejscu. No to trzeba robić. Tak. Znaczy była, ale nie taka jak trzeba. Bo skryptowa. No to nie. Więc tak, z informacji, których w sumie Ci jeszcze nie mówiłem, ale zamówiłem Ci wczoraj te narożniki. O, a kiedy będą? No pewnie w przyszłym tygodniu. Przeżyjesz chyba bez nich, nie? No to nie będę łączył burty wtedy z całością. Do tego czasu. No i tak musisz przód zrobić, nie? Na razie musisz tylko spasować. Nie, tył trzeba zrobić już na stałe. Żeby się nic nie rozjechało. Dobra. No ale jak ja to złapię szczypcami czy coś tam... No to... nie, no na wkręt, albo na, kurde, wiesz, 3 spawy, nie wiem, 4. Coś wymyślimy, coś. Dobra. No to opowiadaj. Są linie już też wyznaczone, ale tylko na razie linie, bo rozstaw otworu będę liczył od rantu, a nie od wewnętrznej, bo tak jest precyzyjniej tak. przy tym przypadku. Tak. Więc trzeba zrobić wzmocnienie. Zrobić otwory, wszystkie możliwe. Tak, czyli otwory na lampy, na lampy dwie, na gniazdo przyczepy. Jedno. Na łapki. Wszystkie uchwyty, na takie tam footman na lupsy, czyli te przelotki do pasków od plandeki. I takie inne rzeczy. I wtedy zagiąć dół. Spasować z autem. Wstawić środkowe wzmocnienie. Wtedy poprzeczki. I już. No dobrze. To teraz pokażmy, gdzie to trafi na auto. O kurde. A ja mam z tym iść tak? Czy... No możesz, no a czemu nie? No nie wiem, czy mi się tak chce z tym iść. A jeszcze potem wrócimy do tego, co to za zmiany na Twoim stanowisku nastąpiły. Dobra, to jest karoseria Forda GPW, nad którym pracujemy od... Od kiedy? Od drugi miesiąc w sumie dopiero, nie? We wrześniu zaczęliśmy, a jeszcze jest październik. No ale też dużo było przestojów w międzyczasie przy aucie. Tak. Tutaj. No jakoś tak, no. Jakoś tak. To jest tylna burta do tego samochodu. Tą ćwiarteczkę pokazywałem w ostatnim odcinku. Świeżo przyjechała właśnie z Belgii. Tunel środkowy jest już tutaj dorobiony. W większości nowy, chociaż trochę oryginału też będzie. Tak. Tak. No tak. I tutaj te wzmocnienia. No i to trzeba z tym spasować jakoś tutaj. Jakoś. O, na przykład tak. Ej, nawet pasuje. No. Ja tego nie przekładałem. Jakby miało być stąd. No. No i ten. Trzeba to później pospawać tu. I tyle. Tak. Ale to na razie jest za wysoko, bo tutaj jeszcze rant dolny trzeba zagiąć. Tak. No. A tymczasem ja jadę na piaskowanie tych wszystkich felg, bębnów, resorów i tak dalej. Trochę tego wszystkiego jest. I w sumie, tak Ci powiem, że teraz będziemy robić 6 mostów napędowych naraz. No. Do Forda GPW Script, Forda GPW tego tutaj Matching Numbers. Jest tam 4 już. I do nowego projektu. No tego wiesz. A, tego tam. Tego w budżecie takim... A, to już? Sympatycznym dla klienta. No tak, trzeba działać. Jest rama, są resory, są felgi. Nie ma budy. Nie ma budy, ale będzie. A dlatego ja mam to pociąć tam. Tak, bo już zaczynamy działać. Dobrze. No, także będzie tak. W godzinach pracy. Co? W godzinach pracy. Tak. No i fajnie. Tak, no. W godzinach pracy.
Ale fajerwerki. Farba tak. Nie masz okulary, nie musisz przemrażać. Jak spawasz masę, to też zamykasz oczy? Nie. A ja czasami tak. Takie się zgrzewy robią. Wieszak, żeby nie trzymać tego na nodze. Mogłeś. Ale tak jest większy. Tutaj jest obok. Ale tak jest wiesz. Regulacja wysokości ma wieszak. Okay. Ała! Ciężkie? Dobra, uciekam. No i w tej chwili burta wygląda w taki sposób, że są już zgrzane płyty wzmocnienia, no, blachy ze wzmocnieniem pod uchwyty. Jest zgrzane górne wzmocnienie, oryginalne, naprawione. Przyspawany oryginalny rant. Zgrzana jest płyta wzmocnienie pod uchwyt na kanister. Dokładnie na tą sztukę, czy na tę sztukę, która będzie tutaj przykręcona potem na tylnej burcie. No i trzeba jeszcze zrobić dolny rant, otwory na lampy i tak dalej, także to są rzeczy, nad którymi Rafał pracuje. I w poniedziałek pewnie ta burta będzie już gotowa. No i jest też środkowe wzmocnienie, no, które gdzieś tak mniej więcej tutaj przychodzi. Także to też wszystko tutaj się dzieje. Są szpileczki do haczyków, do tylnej ławki, także do przodu. Tutaj mam na przykład wzmocnienia pionowe nowe z Jaws Motor Pool, wyprodukowane w Anglii. Także może się to wszystko odbywać. A tutaj, no właśnie. Pamiętacie na pewno, no, z ostatnich wielu, wielu miesięcy stał tutaj samochód marki Jaguar. I Jaguar E-Type od jakiegoś czasu nie był naprawiany, dlatego że brakuje do niego ostatnich części blacharskich. No i to jest akurat po stronie inwestora, więc my w to nie ingerujemy. A żeby miejsce na hali nie było zajmowane przez pojazd, który, krótko mówiąc, nie zarabia, no to zrobiliśmy roszadę i w tym miejscu pojawiła się Alfa Romeo 2000 Touring Spider, czyli projekt, no nie tylko blacharski, bo to będzie całkowita renowacja, projekt, który przywiózł nam pan Cezary i teraz tą Alfę będziemy mogli zacząć robić. Najpierw oczywiście trzeba ją oczyścić, bo ona była oczyszczona kiedyś prawdopodobnie chemicznie, ale to było już kilkadziesiąt, można powiedzieć, lat temu, bo co najmniej w latach 90. Ale trzeba to jeszcze raz oczyścić mechanicznie, także mączka, piasek, soda, coś tam Karol nam dobierze do tego wszystkiego, więc Alfę trzeba oczyścić i wtedy Rafał będzie mógł rozpocząć nad nią pracę. Ktoś zaczął remontować ten samochód w Szwajcarii te kilkadziesiąt lat temu, ale nie ukończył tych prac, więc teraz my z tych puzli mamy poskładać samochód. Na początek najtrudniejsze zadanie oczywiście należy do Rafała, ale równolegle będziemy też rozpoczynać pracę nad stroną mechaniczną tego samochodu, bo mamy do tego części, wszystkie te z demontażu, które zmagazynowaliśmy po prostu w tej chwili i tak samo zmagazynowaliśmy teraz Jaguara, żeby móc wstawić Alfę. Bardzo piękne auto ogólnie z tego będzie. Pan Cezary chce na mile milia pojechać tym samochodem. To jest oczywiście legendarny rajd obecnie zabytkowych samochodów we Włoszech, a dlatego obecnie zabytkowych, bo oczywiście po słynnym wypadku Ferrari w 60. Jezu, teraz już nie pamiętam, który to był
który to był rok, ale po wypadku Ferrari, gdzie tam kilkadziesiąt osób zginęło, Rajd Mille Miglia przestał być organizowany na ulicach Włoch i teraz jest to impreza związana z klasyczną motoryzacją tylko i mogą w niej startować samochody, które oryginalnie brały udział w oryginalnej Mille Miglia. Więc taka Alfa ma też na to szansę. Ten samochód ma też pojechać do São Moritz na imprezę The Ice. Także bardzo są bogate plany związane z tym samochodem i my dołożymy wszelkich starań, żeby to auto odbudować i żeby pan Czarek mógł na imprezy tą Alfą jeździć. Także to jest kolejny projekt, który przejęliśmy jakby w trakcie jego realizacji, tak? Oprócz Dodge'a, do którego teraz szukam części, jest z nimi trochę problem, bo w Sinej tych części nikt nie miał i powiedzieli mi też z takiej holenderskiej firmy panowie, że tylko ze Stanów, także będziemy ściągać te części ze Stanów. I tak samo Roadrunner też rozpoczęty był przez inną firmę. Także to są takie trzy projekty, które są przejęte po prostu po kimś innym. I to niestety nie jest łatwe zadanie. Tutaj zaś rama od Forda GPW, która jest no, w fatalnym stanie, ale już uzgodniliśmy z Rafałem, jaki jest plan na tą ramę i prace nad nią się rozpoczną już teraz jakoś na dniach. I planujemy w tym roku tą ramę jeszcze ukończyć, żeby była gotowa ta rama, ta karoseria, no i żeby można było może do końca roku nawet postawić samochód na kołach. No bo skoro mosty są, opony już mamy, te Firestone'y, felgi są, no to może się tak wydarzyć. A tutaj kanistry pana Piotra. A propos kanistrów, no to też przywiozłem oczywiście kanistry na wodę, które są dosyć rzadkie i dosyć cenne. Jak wiecie, ja tych kanistrów mam dużo, tylko że one wszystkie są na benzynę i wszystkie są nieszczelne. Więc tak pełnią głównie funkcję wcześniej wypełnienia przyczepy, a teraz po prostu ekspozycji ściennej. Ale nigdy nie miałem kanistrów na wodę. No i trafiły się te trzy sztuki. Pozostałe dwie poszły już na piaskowanie w środku i na zewnątrz. Natomiast ten ma taką ładną, oryginalną farbę i jest w miarę obiecujący, jeżeli chodzi o to, co jest w środku. Więc tego nie zamierzam go piaskować, ale spróbuję zrobić tak, żeby mógł się przydać do trzymania wody, jak nie pitnej, chociaż takiej do, nie wiem, pomywania naczyń na jakichś naszych manewrach czy imprezach historycznych. I taki kanister też będzie z nami podróżował. Oprócz kanistrów przywiozłem też na przykład pompki do kół. No i w sumie wszystkie trzy już się rozeszły, bo jedną pan Artur właśnie od Forda GPW, który tutaj jest pod spodem. O, wciąż jest. Pan Artur jedną wziął, jeden z widzów chyba pisał, że jedną chce i jedną pompkę wziął też Paweł. Także pompki się już rozeszły. Narzędzia też się rozeszły, bo dostali je panowie Wojtek oraz Paweł, także tego już nie ma. Tutaj mam cały karton części silnikowych dla Sebastiana, który prawdopodobnie też ogląda, także pozdrawiam. I to wszystko muszę zawieźć na Krasnobrodzką Racing, żeby tam mogli dokończyć obróbkę silnika Willisowego. Mam też tam do zawiezienia blok silnika Forda GPW, który już jest pospawany do Forda GPW Matching Numbers, także to w przyszłym tygodniu też zobaczycie, jak to odbieram od spawacza i zawożę do Warszawy. Chyba we wtorek jadę do Warszawy, jeżeli dobrze kojarzę. I tam się posuwają też prace na przykład nad silnikiem od tego Forda GPW, który jest poprawiany po szlifierni, z której wcześniej korzystaliśmy w Gdańsku i z której już nie korzystamy, bo się okazało, że na przykład wał był pęknięty, że na przykład blok był pęknięty i tego panowie nie sprawdzili, albo na przykład, że korbowody różnią się o 50 gramów, także to całkiem spora różnica, więc sporo tematów naprawdę się odbywa. A skoro już jesteśmy na magazynie, to rosną nam tutaj kubki części posegregowane w podkładzie albo na przykład do ocynku.
Tutaj też dwa filtry kupiłem, więc to też do ocynku. Tutaj pospawany wczesny kolektor. GPW Fordowski, wczesny, taki jak to, co teraz kupiłem w Niemczech. Tylko że właśnie w związku z tym, że kupiłem w Niemczech taki ładny zestaw, to tego chyba już Marcin nie będzie używał, więc może go odkupię, zobaczymy, do innego projektu. No i te wszystkie bębny, rysory, mosty, felgi i tak dalej, to wszystko tutaj czeka na swoje części, które teraz też do nas idą z Francji. Także sporo się dzieje. Panowie zrobili też porządek na magazynie, jeżeli chodzi o półki tutaj z różnymi częściami. Są części do reduktorów, do skrzyń biegów, jakieś różne temaciki, blaszki, nie blaszki, przewody. Tutaj proszę blachy pod dźwignię zmiany biegów, uszczelki różne, uszczelniacze. Sporo takich tematów Willisowych, drobnych, trzymamy na miejscu po prostu, bo mogą się zawsze przydać albo przy naszych projektach, albo przy projektach naszych klientów. Czasami ktoś się odezwie, że coś potrzebuje kupić. Proszę, na przykład używana flansza i ją można wciąż zregenerować na przykład, a można też wymienić na nową. Więc takie części też u nas się znajdują. Czy wały napędowe, tutaj pedaliery i tak dalej. Szczęki na przykład regenerujemy. Co prawda firma, z której korzystaliśmy od wielu lat, się zamknęła, ale teraz namierzyliśmy kolejną. Także to się też wszystko odbywa. A tu mam na przykład, proszę bardzo, hak Fordowski, replika. I to jest akurat też do jednej ramy, która tam leży. Oryginalna apteczka z uchwytem. Co prawda uchwyt to jest replika, ale apteczka jest oryginalna. Dostałem ją w prezencie od Łukasza Łukietka. Pozdrawiam. No i tak powoli się tutaj żyje. Czasami też pytacie, co z Porsche targą Patryka Mikiciuka. No to targa rozebrana w tej chwili czeka na części blacharskie. Także jak pamiętacie, to wiecie, że ona po prostu jest w bardzo słabym stanie, ta targa, i niektórych elementów, takich jak te drzwi, czy ta klapa, czy ta maska, po prostu nie opłaca się naprawiać. A tutaj są i fuchsy, i błotniki, których się nie opłaca naprawiać, i tak dalej, i tak dalej. Także sporo tych rzeczy tutaj leży. Jeszcze do Jaguarów jakieś tematy, no jest tego sporo. Też takie miejsca na magazynie, gdzie na przykład mam oryginalne resory, jakieś różne w częściach, nie w częściach. Czy tutaj most, proszę bardzo, do Willisa, który z Norwegii do mnie przyjechał, czy głowice jakieś cajotowe, bo staramy się wymieniać na te wojenne. Tu, przepraszam bardzo, przekładnia kierownicza cała. No i z takich części właśnie niedługo powstanie kolejny Jeep. Mamy też na przykład stare części blacharskie, które są albo nienaprawialne, albo gdzieś tam w częściach mają posłużyć za wzór do odtworzenia czegoś. Także staramy się jak najwięcej takich tematów wykorzystywać. Jeszcze tych oryginalnych kombatów. To wyobraźcie sobie, że od 20 felg jest 160 śrub. Także 160 oryginalnych śrub, które trzeba oczyścić. Następnie, o, na przykład ta była trochę poprzerabiana, więc będzie trzeba ją przeszlifować. No i następnie to wszystko w ocynk. Tutaj są jeszcze jakieś śruby chyba inne. Nakręteczki. I nawet mi pokazywał Paweł, że były też nakrętki z napisem Forda, także to też ciekawostka. A propos jeszcze właśnie innych ciekawostek, jak jesteśmy w temacie części, mnóstwo takiej drobnicy Willisowej też musimy magazynować, segregować do tych wszystkich projektów, bo to się zawsze wszystko potem przydaje przy montażu ostatecznym. Poszczególne śrubki, jakieś fordowskie, niefordowskie, różne Willisowe. Sporo tego wszystkiego jest. Pan Rafał tam gdzieś tam buduje celikę, o tam,
ale to celiki dzisiaj nie pokazujemy. Są podstawy filtrów paliwowych, też już wypiaskowane, przygotowane pod to, żeby montować to w pojazdach, którymi się zajmujemy. Na dzisiaj to już wszystko. Ja serdecznie dziękuję za oglądanie, dziękuję za nowe subskrypcje, dziękuję za komentarze, bo oczywiście wszystkie czytam, staram się chyba nawet na wszystkie odpisać, także bardzo doceniam taką wspaniałą widownię i widzimy się już we wtorek, przynajmniej taki jest plan, więc życzę Wam udanego, długiego weekendu. No i co? Trzeba trochę odpocząć.